No i w tym momencie macie kolejną pełnowartościową instalację WordPressa. Możecie wrzucić na niej osobny szablon i mieć tym samym osobną strukturę plików na tej konkretnej instalacji WordPressa. Możecie wrzucić osobne pluginy, jeśli jest taka potrzeba. I możecie się odwoływać konkretnie do tej instalacji w plikach ogólnych, na przykład po identyfikatorze, jeśli potrzebujecie dać osobne przywileje tylko i konkretnie dla tej instalacji. Tak więc jest to bardzo łatwy proces. Tak samo łatwo można sobie dodawać użytkowników do poszczególnych stron. I tak samo łatwo, to co jest bardzo istotne, można włączać różnego rodzaju pluginy. Załóżmy, że chcecie, żeby wszyscy wasi użytkownicy absolutnie zrezygnowali z IE6. Myślę, że wszyscy tego chcemy, w Polsce został 1%. I piszecie sobie prostą wtyczkę. Prosta wtyczka, która wykrywa, czy mamy zainstalowane IE6, obojętnie jak. I jeśli mamy zainstalowany, blokuje stronę, wyświetla pop-up, wybierz przeglądarkę, koniec. Załóżmy, że macie tych stron, no powiedzmy tak jak ja mam w praktyce, 90-100. Włączacie sobie, wrzucacie sobie jedną wtyczkę, wrzucacie sobie ją tutaj i macie opcję Network Activate. Włączacie wtyczkę, wtyczka automatycznie wykorzystując cookie w WordPressie wpina się we wszystkie strony i nagle macie pewność, że nikt z waszych klientów już więcej nie wejdzie do panelu administracji, jak nie zobaczy swojej strony w oparciu o IE6. I w ten sposób można naprawdę łatwo zarządzać siecią i wymuszać różnego rodzaju akcje na dużej grupie ludzi. Oczywiście nie musicie korzystać z pluginów, możecie to pisać na sztywno. Jest cały katalog, który pozwala nam na robienie automatycznie tego typu rzeczy. Ale biorąc pod uwagę możliwości tej platformy i jaka jest alternatywa, a przypomnę wam, że w gruncie rzeczy alternatywa dla 90 klientów jest taka, że macie 90 klientów, każdy klient ma osobne konto hostingowe w firmie takiej jak Nazwa, Home czy AZ. Na tym osobnym koncie hostingowym ma wrzucone swoje osobne pliki, swoją osobną konfigurację, ma osobno podpięte domeny do innych DNS-ów i w gruncie rzeczy, kiedy takich klientów na różnych serwerach z różną konfiguracją macie setkę, nie ma mowy o utrzymaniu standardów w firmie. No nie ma mowy, macie 100 klientów na 100 serwerach, którzy mogą mieć swoich deweloperów i tak naprawdę mogą tam robić co chcą, po czym proszę was, żebyście coś zrobili, a się okazuje, że oni mają na przykład kod wpisany na sztywno do swojego WordPressa. Tu nie ma mowy o czymś takim, nie oddajecie klientom naprawdę wysokiej jakości produkt w oparciu o platformę, którą można postawić w 5 minut. Jeśli teraz zaczął, za 5 minut byśmy mieli świeżą instalację. Tak więc zasadniczo tyle. Czy teraz się pojawiły jakieś pytania z tego WordPressa? Bardzo chętnie odpowiem, a jak nie, to na tym skończę. Ja mam taką tylko lekki komentarz, bo pojawił się ten dashboard bar. Tak. Nie? Pojawiła się możliwość, tak jak mówisz, że pracujecie nad tym, żeby przesuwać, znaczy przy WordPress pracuje na tym, że można było przesuwać pewne moduły. Mhm. Takie ręczne to bardzo przypomina, nie wiem, czy znasz Concrete 5. Nie, CMS-a. Nie wiem, mówił mi się o tym. Oni od tego zaczęli, właśnie szli w tym kierunku i w pewnym momencie WordPress załapał od nich. Znaczy tak się wydaje, że od nich, ja mówię, że tak jest. Ale to CMS-y troszeczkę do tego zmierzają. Concrete 5 to jest ten CMS, na którym stoi strona tej konferencji na przykład. Wszystko możesz sobie przesuwać myszką drag and drop i tak dalej. Masz właśnie taki bar, to już się pojawił chyba z rok temu, jak nie lepiej. I właśnie wszystko to jest niesamowita sprawa i myślę, że wszystkie CMS-y będą w końcu do tego zmierzały. Znaczy słuchajcie, drag and drop jest przyszłością, dlatego został w HTML5 zaimplementowany jako standard. Nie trzeba już tego robić w oparciu o JavaScript. I oczywiście można mówić, że WordPress zawzorował. Jest wielka wojna pomiędzy WordPressem a Expression Web, czyli platformą komercyjną, alternatywą komercyjną do WordPressa. Bardzo podobną, nawet jeśli chodzi o pisanie kodu. W gruncie rzeczy wszyscy od siebie troszkę zgapiają. Widać to w całej branży. No nie będę mówił tak oczywistych przykładów, jak nie wiem, iOS i Android, że no, jedni coś mają, za 5 minut drudzy to mają i potem się prześcigają. Tutaj jest podobnie. Co jest fajne, to jest to, że jest w pełni darmowa platforma, która ma świetną dokumentację. Dokumentację, której często nie mają komercyjne projekty. Słuchajcie, na sam koniec mój projekt, bo miałem wam pokazać, strasznie się chciałem podzielić się tutaj ze społecznością Open Source w Szczecinie. Tak jak mówię, jest to paskudne demo, więc wybaczcie mi to, jak będzie wyglądało. Ale do czego dążymy? Odpalę ją sobie. OK. Moje demo zrobiło się jeszcze paskudniejsze, słuchajcie. Stary Firefox, coś mi tutaj podpowiada. Michale, czy mam szansę na jedną przeglądarkę tutaj? Wątpię, możesz sprawdzić, ale to jest konto usera. Nie znam. O dobra, słuchajcie, jest Explorer. Zobaczymy, jak moja platforma się sprawdzi przed Explorerem. No ewidentnie nie mam teraz ochoty na poprawę kodu, a chciałem wam ją pokazać. Powinna teoretycznie działać, zobaczymy. O, pod Explorerem działa. Dajcie mi moment i pokażę wam, do czego dążę.
your browser is out of date. Dobra, zobaczymy, czy to działa. Ok, słuchajcie. Pierwsze takie rzeczy, chcieliśmy zautomatyzować procesy, które w wypadku WordPressa zajmują dużo czasu. Taki podstawowy proces, który pojawia się, jeśli macie poziome menu, tak jak ja, jeśli macie klienta, który ma CMS. Macie poziome menu ma załóżmy te 950 pikseli szerokości standard. Klient dodaje sobie działy do poziomego menu, nie rozumie, że menu jest ograniczone, po czym działy mu się wywalają z menu. Więc prosta rzecz, którą chcieliśmy zrobić, chcieliśmy dać możliwość konfigurowania paddingu na zasadzie drag-and-go, które w zasadzie na żywo nie działa, jak widać w Explorerze. Mam nadzieję, że... zadziała po restarcie. Po restarcie działa, czyli tutaj sobie zwiększyłem większy padding. No i jeśli mam sytuację, że klient ma mało działów i chciałbym, żeby ten sam klient miał więcej miejsca, daję mu większy padding prawo-lewo i nagle jego działy, które mają mało miejsca, w menu na górze się rozciągają. To, co jest ciekawe, z czym pracujemy, to konfiguracja gradientów. Nie wiem, czy to zadziała tutaj pod Explorerem, ale staramy się standardowo, większość stron opiera się o gradienty. I gradienty tak naprawdę robią większość iluzji. Pokrywam wypukłość, płokłość, podobne elementy. Z gradientami staramy się, żeby nasi klienci mieli zawsze swój indywidualny gradient dostosowany do kolorów strony, ale żeby był on generowany automatycznie. No i tu macie przykład gradientu wygenerowanego automatycznie. Jest to generowany plik PNG, to nie jest generowane przez JavaScript, nie jest generowane, jak wielu z was pomyślało, pewnie przez CSS. Jesteśmy, przypomnę, pod Internet Explorerem. CSS gradient będzie działał. No i łatwa konfiguracja wielu elementów. Przychodzi do was klient i mówi, co to za straszne czarne klocki, nie podobają mi się, nie chcę ich. Wchodzicie sobie, klikacie sobie, że nie chcecie czarnych klocków i czarne klocki znikają. I dążymy do tego, żeby coraz więcej elementów można było konfigurować w ten sposób. I w momencie, kiedy mamy tak naprawdę projekt w Photoshopie wyjściowy, no to integracja tego projektu tutaj, czyli wzięcie kilku plików wyjściowych, takich jak tło czy logo, zajmuje chwilę. Pokażę wam zaraz, jak wygląda projekt dokończony na tej platformie, natomiast wiele rzeczy można naprawdę łatwo konfigurować. Już wielkość czcionki, menu, to wszystko pod Chrome czy pod nowym Firefoxem działa na żywo, czyli jest JavaScript, który na gorąco generuje te zmiany. Jak to wygląda na żywej stronie? Pokażę wam mojej ulubionej nazwy, stronie mojego klienta. Odpicujmi.pl. To jest gotowa strona na Expresso i to jest przykład strony generowanej z automatu, czyli żadna grafika nie była tutaj robiona ręcznie. Wszystko było generowane w oparciu o Expresso. Wielopoziomowe menu, animacje, przejścia, kalendarze, widgety, Facebook, Allegro. Wszystko włącznie z kompresją kodu CSS, JavaScript i HTML. Wszystko włącznie z tymi różowymi kwadracikami, bo nie miałem już co powiedzieć. Jest generowane automatycznie i w momencie, kiedy mamy szansę zaoferować naszym klientom wysokiej jakości produkt, który jest tworzony szybko, mamy szansę na zupełnie inne rozmowy. Bo słuchajcie, często się pojawia sytuacja, że przychodzi klient, właściwie prawie zawsze, i mówi: panie Michale, ja tą stronę potrzebuję na wczoraj. Michał ma pytanie. Tak, tak zawsze. Ja mam pytanie, a przychodzi walidację, czy nie? A, widzisz, zobaczymy, zobaczymy. O, nie! Tak nie! Jeden błąd! Aha! Google Plus! No. Ale Google, Google Plus wszystko związane z Google rzadko przechodzi walidację. No słuchajcie, musicie mi odpuścić jeden błąd. Google Plus nie jest out of the box, bo dopisane ręcznie mam jeden błąd, strona się waliduje. Myślę, że znajdę przykład strony. Moment. Google.com wpisz. Najlepiej się waliduje, nie ma co. No i słuchajcie, no, Facebook i Google wywalają walidację stron, jak widzę, ewidentny iframe od Facebooka i kod od Google. Właściwie nie patrzyłem po integracji, natomiast sama strona bez Facebooka i bez Google przechodzi walidację bez problemu. I co widać tutaj, żeby wam pokazać, sam kod jest kompresowany dość ładnie i kod jest kompresowany mimo tego, iż sam developer posiada kod z indentami, z opisami, z komentarzami i tak samo komentowany jest JavaScript. JavaScript akurat jest w pliku PHP, nie wiem, czy mi się tutaj otworzy, to jest tam bądź w Explorerze. No chodź. Zobaczymy w Firefoxie.
O, i tak wygląda JavaScript, skompresowany jest, normalnie skompresowany JavaScript, mimo że ja nadal plik deweloperski mam w wersji z indentami, z komentarzami, wielolinijkowy, normalny plik i mogę na gorąco sobie dopisywać funkcjonalności dla klienta. Z mojego punktu widzenia tworzenie plików myślnik dev, zostawianie ich sobie jako plików deweloperskich i ręczna kompresja się nie sprawdza. Dużo bardziej sprawdza się automatyczne kompresowanie plików, bo często macie poprawkę do zrobienia za 10 zł, czy za 20 zł, za 20 zł już się nie opłaca ręcznie kompresować pliku. Więc są dwa rozwiązania, albo oddawać zły kod klientom, nieskompresowany, albo zrobić automatyczną kompresję. Ja się zdecydowałem na to drugie. I tutaj jest trzymała prośba do społeczności. Ten projekt jest, jak widzicie, we wczesnej becie. Jeśli byłyby osoby, które byłyby zainteresowane współpracą ze mną przy tym, to co mogę wam zaoferować, to mogę wam zaoferować dostęp do tego narzędzia, jeśli jesteście web deweloperami i po prostu szansę na to, żeby strony oddawać szybciej, plus no, współpracę ze mną na etapie współpracy na WordPressie, czyli zasadniczo wdrożenia w schemat firmy, który zasadniczo budowałem kilka lat, żeby dojść do tego punktu, ale jest teraz moment, gdzie no, mając ileś tam zleceń zrealizowanych, a widzieliście, że trochę mam, nie jestem tego w stanie sam na co dzień rozwijać. Jeśli byłyby osoby, które byłyby chętne, firma ma szansę, żeby was zatrudnić, firma ma szansę, żeby zrobić wam praktyki, jeśli tego chcecie. I przede wszystkim mamy szansę się jakoś dogadać, jeśli chodzi o współpracę. Więc zapraszam na pogadankę potem albo jutro na afterze. A póki co pokazałem wam chyba wszystko, co mam, więc dziękuję ślicznie. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Godziu, w internecie jestem znany jako WDR. Prowadzę w tej chwili firmę Basic Scaler, która bierze ogromne strony i słabo zakodowane, ale zamienia je w szybkie i dobrze zakodowane, albo przynajmniej szybsze i lepiej zakodowane. I rozproszona pamięta na SLR to jedna z rzeczy, których używam celem przyspieszenia stron, czyli generalnie w swojej działalności. Czym jest Celery? Według strony Celery jest to asynchroniczna kolejka zadań opierająca się o rozproszone przesyłanie wiadomości. Skupia się na działaniu w czasie rzeczywistym, ale jest sprawą nieszkalowania operacji. Jednostki wykonawcze nazwane zadaniami są równolegle wykonywane na jednym lub więcej serwerze roboczym z użyciem pakietów multiprocessing event bądź GM. Zadania mogą być wykonywane asynchronicznie bądź synchronicznie. Taki opis przypomina mi czasy, kiedy to studiowałem, była taka firma, która dość często sponsorowała dużo uszczelniane eventy i byłem ciekawy, co ta firma w zasadzie robi, więc wszedłem na ich stronę internetową i dowiedziałem się, że firma to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. Chcą wywierać pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynków, a także całego społeczeństwa. Mi osobiście nie mówi to nic, podejrzewam, że jeśli ktoś siedzi już w finansach, i interesuje się tym, na pewno będzie wiedział, czym się zajmuje ta firma. Natomiast dla osoby z zewnątrz nie wiesz, to zupełnie nic. Dlatego podobnie w przypadku Celery będę się starał rozszyfrować, co to znaczy. Na sali na pewno są osoby, które wiedzą, które używały czegoś podobnego. W takim razie prawdopodobnie nie dowiedzą się zbyt wiele. W takim razie będę próbował po prostu rozszyfrować po kolei, jaki rozwiązujemy problem, w jaki sposób i w jaki sposób bywa rozwiązywany. Więc problem polega na długo wykonujących się zadaniach. Często na przykład ze stronami WWW, tutaj będę używał przypadków ze stronami WWW, ponieważ w tej chwili jest to modne poniekąd. Generalnie w aplikacjach interaktywnych, kiedy mamy użytkownika, który coś robi, jako długo wykonujące się zadanie określamy coś, co wykonuje się dłużej niż 300 milisekund. 300 milisekund to dość mało czasu, tak? Mimo wszystko po 300 milisekundach użytkownik widzi opóźnienie, widzi, że coś jest nie tak, próbuje przeładować stronę, próbuje kliknąć link jeszcze raz. Często jest to podawane jako taka wartość graniczna. Więc przykładem takiego działania będzie tworzenie archiwów. Tutaj konkretnie chodzi mi o pobieranie na przykład wszystkich załączników z Lightroom. I trzeba spakować, to zajmuje chwilę. Ograniczenie są dyski, ograniczenie są procesory.